Obecnie to najbardziej gorący temat poruszany w ogólnopolskich mediach. Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Ogólna frekwencja była najniższa w historii. Do urn poszło niespełna 49% osób uprawnionych do głosowania. W województwie lubuskim frekwencja wyniosła niewiele ponad 43% i była jedną z najniższych w kraju. Jak wybory przebiegały w gminie Krosno-Odrzańskie? Czas na podsumowanie. W naszej gminie frekwencja wyniosła 42%, czyli trochę mniej niż w skali kraju. Jeżeli chodzi o wyniki, w gminie Krosno-Odrzańskim zwyciężył kandydat Bronisław Komorowski, uzyskując nieco ponad 42% głosów. Drugie miejsce kandydat Duda Andrzej Sebastian, 26,8%. I na trzecim miejscu jest pan kandydat Kukiz Paweł Piotr, 19,95%. Podobnie jak w skali ogólnopolskiej, pierwsze trzy miejsca dzieliła od pozostałych spora różnica głosów. Wybory na terenie gminy przebiegały bez żadnych zakłóceń. Generalnie dzień wyborczy 10 maja przebiegał spokojnie, nie było żadnych poważniejszych incydentów, komisje pracowały bez żadnych problemów, głosowanie trwało od 7 do 21, no i wszystko przebiegało sprawnie. Potwierdzają to także przewodniczący komisji, których o przebieg głosowania pytaliśmy tuż przed zamknięciem lokali wyborczych. Komisja obwodowa nr 3 w Krośnie-Odrzańskim rozpoczęła pracę o godzinie 6 rano. Zakończymy za 10 minut, czyli dokładnie o 21. Głosowanie przebiegało spokojnie, nie było żadnych incydentów. Dzięki prowadzonej od wielu tygodni kampanii informacyjnej wyborcy nie mieli także większych problemów z procedurą głosowania. Sporadyczne też były przypadki, w których głosujący udali się do niewłaściwego lokalu wyborczego. Z samą procedurą głosowania raczej nie było problemów, nie było żadnych pytań. Pojawiali się wyborcy, którzy nie do końca byli zorientowani, jeżeli chodzi o przynależność danej ulicy do danego lokalu wyborczego. Wtedy byli kierowani przez poszczególnych członków komisji do innych lokali. Dlatego też przed drugą turą przypominamy, aby raz jeszcze zapoznać się z dokładną listą obwodów do głosowania oraz lokali wyborczych. Jest ona dostępna m.in. na stronie Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, na słupach ogłoszeniowych oraz w przekazie planszowym krośnieńskiej telewizji. Dodatkowo przypominamy również o specjalnych zaświadczeniach, dzięki którym możliwe jest głosowanie poza miejscem zameldowania. Zaświadczenia do głosowania, jeśli ktoś zamierza głosować w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich poza miejscem zamieszkania, czyli nie tutaj, gdzie jest zameldowany, gdzie jest wpisany do spisu tak zwanego i rejestru stałego wyborców, można uzyskać w Urzędzie Miasta do piątku poprzedzającego dzień drugiej tury, a więc do 22 maja. Oczywiście w godzinach urzędowania. Natomiast dopisanie się do spisu wyborców może również nastąpić na 5 dni przed wyborami, a więc przed drugą turą, to jest 19 dzień maja. Podczas drugiej tury osoby niepełnosprawne ponownie będą mogły skorzystać z dowozu do lokalu wyborczego. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem członka rodziny w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, pokój numer 2 i pokój numer 4 lub telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 maja do godziny 14:30. Przypominamy, druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 24 maja.